Witam, serdecznie szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dwa fragmenty z Ewangelii według Świętego Łukasza. Pierwszy. Nie bój się Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. I jeszcze wiele słów, Anioł wypowiedział do Zachariasza, a Zachariasz odpowiedział tak. To jest ten drugi fragment. Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Zachariasz jest już bardzo starym człowiekiem. Już nie może mieć dzieci, a jeszcze jego żona jest bezpłodna. Odpowiedział mu Anioł: Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. Nie zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy. I nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Zresztą jego żona przez, miesię przez pięć miesięcy też ukrywała to, że jest w ciąży, że jest w stanie błogosławionym. To wygląda na niewiarę. Na brak wiary. Chociaż oboje są sprawiedliwi przed Bogiem i wierzą w Boga, to nie wierzą Bogu. I często jest też tak z nami. Jesteśmy pobożnymi ludźmi, trwamy w Bogu, mamy sakramenty, ale jakoś Bóg do nas nie mówi i nawet może nie odpowiada na nasze prośby. Ale w końcu przychodzi taki moment, że Bóg mówi, teraz już jest czas, bo to Bóg wybiera czas spełnienia tych próśb, obietnic, tych naszych pragnień dobrych, o i to już jest czas. Ale my możemy właśnie nawet tego już nie oczekiwać. No bo lata lecą, czas biegnie. A Bóg mówi, ale ja mam swój plan. Uwierz w to, że On jest najlepszy, jest lepszy od Twojego. I tu mi się przypomina to, jak kiedyś bardzo prosiłem Boga, żeby mógł wyjechać z Niemczech i mieszkać w Polsce. Ja już o tym mówiłem, ale tutaj ciągle pojawia się ktoś nowy, więc przypomnę, kiedy miałem 21 lat, doświadczyłem Boga za granicą, w Meczugorie, a wtedy mieszkałem w Niemczech. Całą rodzinę tam mam. Pracowałem tam, mieszkałem i bardzo chciałem stamtąd wyjechać. Od razu po, po nawróceniu. Ale nie było możliwości. Bo tak jak Zachariasz bardzo chciał być ojcem, ale nie było możliwości. Żona bezpłodna, nie da się. No i i w końcu już przestałem Boga prosić o to, żebym mógł stamtąd wyjechać, i pogodziłem się po prostu z tym, że tam jestem, chociaż no, byłem z tego powodu smutny. A po ośmiu latach, na pewnej modlitwie, tak jak tutaj, Zachariasz modli się i Bóg zaczyna do niego mówić, niespodziewanie, on się tego nie spodziewał. Ja też się nie spodziewałem tego, że na tamtej modlitwie. Przyjdą mi takie myśli, które zapisałem. Patrz na gwiazdę, zapowiedź Twojego wyjścia. Pamiętam to do dzisiaj, choć minęło już 12 lat. I wtedy, w tym momencie, kiedy zapisałem te słowa, wchodzi moja mama na, y, do pokoju, a ona wiedziała, że, że nie powinna wchodzić wtedy, kiedy się modlę. Nie powinna mi przeszkadzać, ale weszła i, i przeszkodziła i mówi: Krzysiek, to już jest czas, żebyś wyjechał. Daje ci 10 tysięcy złotych, wyjeżdżaj. A, a ja mówię, no nie wiem, przed chwilą usłyszałem takie słowa. Patrz na gwiazdę, zapowiedź Twojego wyjścia. Nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. I oczywiście Bóg tu sam, sam to zrobił, sam to, sam mnie poprowadził. I rzeczywiście tak się stało, że wyjechałem. I mieszkam już od 12 lat w Polsce, z czego się bardzo cieszę. Nie chciałbym już tam mieszkać. Widzę, co tam się dzieje, i nie jest za dobrze. Pod względem wiary, pod względem życia kościelnego. Zresztą wy też to widzicie. Ktoś powie, u nas też nie jest za wesoło. No, też nie jest za wesoło, ale jest lepiej niż, niż tam. To jest po prostu moje miejsce. Kocham Polskę, jestem Polakiem, mogę się dogadać tutaj prawie z każdym. I jeszcze wróćmy do tego, że Zachariasz, będąc kapłanem, nie może mówić. A przecież kapłan jest powołany do tego, żeby mówić, żeby głosić dobrą nowinę. My też jesteśmy kapłanami. Z racji Chrztu. I może też nie potrafimy y, głosić dobrej nowiny. Jesteśmy niemi. I zamiast słowami głosić prawdę, to możemy zachować się jak poseł Brown, który chciał bronić wiary. Niestety widzi, widzę, co się dzieje w komentarzach, i wielu ludzi y, mówi, że on dobrze zrobił, chociaż zrobił źle. A przecież Dobrą nowinę można głosić ustami, a nie gaśnicą. Ustami, ale często nie potrafimy ustami głosić dobrej nowiny, bo nie mamy wiary, nie mamy relacji z Bogiem. Nie potrafimy czytać Słowa Bożego, nie potrafimy w tych słowach Bożych znaleźć odpowiedzi na nasze pytania. A przecież tu jest tak dużo odpowiedzi na nasze pytania. Nawet nie potrzebujemy spotykać się z żadnym aniołem Bożym, żeby wyjaśnił nam, co czytamy. Kościół nam to wyjaśnia. Dzisiaj niestety wielu chciałoby bardzo mieć jakieś spotkania takie nadprzyrodzone z Bogiem. Często one nie są prawdziwe są jakimś zwiedzeniem, albo chorobą psychiczną, albo po prostu wielkim pragnieniem takiej mistyki, a mistyka takiej wielkiej mistyki, a jest taka mała mistyka, to że, że się modlisz, że słuchasz Boga przez czytanie Słowa Bożego, to już jest mała mistyka, to już jest Coś, do czego Bóg nas zaprasza. Prowadzenie zeszytu, takiego dziennika modlitewnego. Ja wtedy prowadziłem taki dziennik modlitewny. Teraz już tak nie prowadzę go, ale robię to w inny sposób. Wy jesteście moim dziennikiem modlitewnym. Tutaj, tutaj wyrażam swoje myśli w ten sposób. Bóg jest dobry i On. I on naprawdę słyszy nasze pragnienia, nawet te niewypowiedziane. Tylko oczekuje od nas, że będziemy sprawiedliwi, że będziemy trwać w Nim. Trwajcie we mnie. Mówił Jezus do swoich uczniów: Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Nie martwcie się o to, co będziecie jeść i pić, bo o to martwią się poganie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o, jego, i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane w swoim czasie. W swoim czasie spełnią się te słowa, które usłyszałeś, i rzeczywiście spełniły się te słowa. Po dziewięciu miesiącach wypowiedział słowo: Jan będzie Mu na imię. I odzyskał władzę, kapłańską władzę, do tego, żeby mówić. Bóg nas nauczy mówić. Dzisiaj spotkałem pewną osobę, która z daleka rozmawiała z innymi i tam puściła kilka takich wulgaryzmów, zobaczyła mnie, mówi: "O ja, przepraszam". Ja: mówię, "Czemu mnie przepraszasz?" Przeproś Boga, przeproś samą siebie, tego człowieka, do którego tak mówiłaś. My przez przez to, że nie trwamy w Bogu tak długo, tak regularnie, a tylko tak przychodzimy do Boga jak do bankomatu, tak szybko, jak do jakiegoś fast foodu, tak szybko, proszę już, muszę mieć, czemu, czemu Boże nie działasz? My przez to. Nie trwamy w mądrości, nie nabieramy siły, nie, nasza wiara się nie rozszerza, nie wzrastamy w wierze, bo, bo nie jesteśmy wierni w małych rzeczach i, i często ulegamy zwątpieniom, lenistwu, upadamy tak szybko, bo Bóg nie wysłuchuje nas od tak. A ten czas jest nam potrzebny, do tego, żeby trwać w Nim, żeby się do Niego przyzwyczaić, żeby, żeby też miłość się zaczęła, a nie tylko uczucie. Czyli taka decyzja. Ja jak przyszedłem do spowiedzi po 10 latach, nie w kościele, to usłyszałem od księdza Taką pokutę. 9 pierwszych piątków miesiąca. Proszę odpraw odprawić 9 pierwszych piątków miesiąca. Pokuta duża, taka solidna. Nie tylko odmów Ojcze Nasz, 10 zdrowaś Mario, albo jakąś litanię i to wszystko. Ja miałem naprawdę porządną pokutę do odprawienia. 9 pierwszych piątków miesiąca. I to trzeba było w ciągłości zrobić. Za pierwszym razem mi się nie udało i musiałem od nowa te dziewięć pierwszych piątków miesiąca odprawić. I po tych dziewięciu pierwszych piątkach miesiąca odeszło wiele złych przyzwyczajeń. Wiele złych grzechów odeszło. Złych grzechów. Wszystkie grzechy są złe. Wszystko się we mnie zmieniło. Znaczy wszystko. Wiele się ze mnie, we mnie zmieniło o 180 stopni. Naprawdę to nie było proste do zrobienia, tak jak to trwanie w milczeniu przez 9 miesięcy dla Zachariasza. On się rodził na nowo. On razem z Janem był tkany przez Boga i stał się naprawdę kapłanem wiary. Płodnym kapłanem, a jego żona stała się płodną kobietą, która wydała na świat tak wielkiego człowieka. Sam Pan Jezus o nim powiedział: Że, że, nie, że nie ma większego niż on, niż Jan, a narodził się z ludzi sprawiedliwych przed Bogiem, którzy byli starcami babcia i dziadek. Pobawili się i wyszło dziecko. <laughs> Ciekawe, nie? Bo Bóg tak chciał, bo Bóg ich prowadził, bo oni byli sprawiedliwi i teraz my mamy być sprawiedliwi przed Bogiem, mamy robić to, czego On od nas oczekuje. A On spełni nasze pragnienia, spełni pragnienia naszego serca i da nam nagrodę. Nawet tu, już na Ziemi, będziemy widzieć tą nagrodę. A, to, a co to będzie tam po drugiej stronie? Wieczne szczęście, wieczna radość. Ok, tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło i że to wystarczy w tym roku. W tym roku już wystarczy. W tym roku już więcej nie będzie nagrywania, bo jutro idę na urlop. I dopiero po nowym roku. 5 stycznia widzimy się na nowo, jeśli Bóg da oczywiście. Więc niech to wystarczy. Jak chcecie, to możecie zawsze sobie odsłuchać stare nagrania. Jest ich bardzo dużo ponad 3000 filmów, jeśli dobrze popatrzyłem i dobrze pamiętam, na naszym kanale jest do czego wracać. Więc, jak już pewnie wiecie, księdza Rafała też nie będzie, nie będzie mniej, nie będzie księdza Rafała. Robimy sobie taki, taki reset, takie duchowe milczenie. I może też dlatego dzisiaj nagrywam ten odcinek, a nie, a nie w piątek, na poniedziałek, bo nie, nie miałem naprawdę czasu. A dzisiaj jest akurat takie słowo i trwało w milczeniu przez 9 miesięcy. I wzrastał w wierze do Boga, bo wcześniej wierzył w niego, ale, ale nie wierzył Jemu. Więc y, takie, tak, taki reset nam się przyda. My nie na pewno. Mam nadzieję, że Wam też. Jak Bóg da, to widzimy się po nowym roku z Panem Bogiem. I pozdrawiam.